Witam Państwa w kolejnych wiadomościach samorządowych. Dzisiaj rozmawiać będziemy o Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim 2017. W tym celu do naszego studia zaprosiłem Panią Barbarę Olszewską, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Pani Naczelnik, na samym początku chciałbym przypomnieć, jakie zmiany zaszły w tegorocznej edycji Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego, bo jest ich kilka, a te najważniejsze to... Takie najważniejsze zmiany to przede wszystkim to jest to, że miasto zostało podzielone na rejony. W tym roku mamy 4 rejony, rejon 1, 2, 3 i 4. I też tak składamy zadania na te rejony i na te rejony przypisana jest dana kwota, dana suma pieniążków. W sumie na budżet obywatelski mamy w tym roku 800 tysięcy złotych. Czyli na każdy rejon przypada 200 tysięcy. I na każdy rejon przypada 200 tysięcy złotych. A jakie zadania to są? To są bardzo różne zadania. Zadania zostały złożone na przełomie listopada i grudnia. Są to zadania głównie bardzo fajne, bo to są takie właśnie sportowe, rekreacyjne, czyli mamy i placy zabaw, mamy i ścieżki rowerowe, i ścieżki piesze. Mamy też sporo zadań z zakresu drogowych, czyli przebudowa nawierzchni, przebudowa chodników, przebudowa placów. Mamy też oczywiście sekundniki na skrzyżowania, także są i drogowe, i sportowe, i rekreacyjne. W listopadzie ruszyła maszyna związana właśnie z Jeleniogórskim Budżetem Obywatelskim 2017. Od tego momentu, od listopada tak naprawdę, każdy mieszkaniec mógł zgłosić swój wniosek. I co się później działo? Wnioski zostały złożone do Urzędu Miasta elektronicznie, następnie też papierowo zostały złożone te wnioski i podlegały ocenie wydziałów merytorycznych. W pierwszej kolejności sprawdził Wydział Rozwoju Miasta te wnioski pod względem formalnym, czyli czy jest 50 podpisów, czy są podpisy wnioskodawców też złożone, czy lista poparcia jest na odpowiednim formularzu, czy są wypełnione wszystkie pola, czyli takie formalny przegląd wniosków nastąpił i na tym etapie odpadły 3 wnioski, bo nie spełniły tych wymogów formalnych, a następnie wnioski zostały przekazane do wydziałów merytorycznych, czyli wydziałów, które ewentualnie później zajmowałyby się już realizacją tych zadań, jeżeli by przeszły w głosowaniu i wydziały sprawdzały pod względem merytorycznym, czyli również sprawdzały pod takim względem, czy wartość zadania, która została podana we wniosku, rzeczywiście spełnia, odpowiada temu, co we wniosku jest zawarte. I na tym etapie, po tej ocenie wydziałów merytorycznych, odpadło 6 wniosków. Czyli w sumie ile wniosków przeszło do tej ostatniej fazy? Na 38 zgłoszonych przeszło 29. Ale jeszcze zanim przejdziemy do głosowania, trzeba powiedzieć o czymś, co miało miejsce w ostatnim czasie. To były spotkania. Tak. Co na tych spotkaniach się działo? W poprzednim tygodniu wszyscy wnioskodawcy, których wnioski przeszły do kolejnego etapu, czyli właśnie pod głosowanie, prezentowali swoje wnioski. Odbywały się takie spotkania zarówno w Muflonie, jak i w Książnicy. Były w sumie 3 spotkania. Każdy mógł przyjść, dowiedzieć się, co w danym wniosku jest zawarte. Każdy mógł zadać pytania wnioskodawcy. I odbywały się takie spotkania, były prezentacje, było bardzo ciekawie. Także wszystko można było się dowiedzieć właśnie na tych spotkaniach. Wszyscy wnioskodawcy, których zadania przeszły właśnie już pod głosowanie, opowiadali o tych zadaniach. Pokazywali zdjęcia, pokazywali symulacje, nawet niektórzy pokusili się, że pokazali, jak to zadanie będzie wyglądało już po realizacji. Były też i filmy nagrywane, także bardzo ciekawie wnioskodawcy przygotowali, opowiedzieli o swoich zadaniach. I dzisiaj przechodzimy do decydującej fazy Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego, czyli do głosowania. No właśnie, w jaki sposób możemy głosować? Głosujemy tylko i wyłącznie za pomocą platformy internetowej, głosujemy elektronicznie, czyli nie wypełniamy formularzy papierowo i nie zanosimy nigdzie tych głosów. Czyli nie musimy się ruszać z domu. Nie musimy się ruszać z domu. Możemy to zrobić ze swojej komórki, ze swojego komputera, jeżeli ktoś nie posiada takiego urządzenia. Jest kilka punktów na mieście uruchomionych, do których możemy się udać i tam zagłosować. Jeden jest w Urzędzie Miasta na Placu Ratuszowym, drugi na ulicy Sudeckiej, w punkcie obsługi interesanta, w Książnicach Karkonoskich, we wszystkich filiach Książnicy, w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Zabobrzu. Także takich punktów w sumie jest 11. Także albo w domu, albo w takim otwartym punkcie możemy za pomocą komputera oddać głos i głosujemy za pomocą zalogowania się, podania swojego imienia, nazwiska, swojego PESEL-u i możemy zagłosować na 2 zadania. Ale... Czy to muszą być te zadania w obszarze naszego zamieszkania, czy nie, dotyczące całego miasta? Nie. Głosujemy na to zadanie, na te zadania, które nam się po prostu podobają, bez względu na to, gdzie my mieszkamy. Także
które zadanie nas zainteresuje, które byśmy chcieli, żeby było realizowane, na to zadanie możemy zagłosować, ale bardzo ważnym jest, żeby głosować na obydwa zadania. Możemy na jedno, ale możemy też na dwa, tylko za pierwszym naszym zalogowaniem. Jeżeli już się zalogujemy do systemu, rozpoczniemy system głosowania, to po zakończeniu tego głosowania nie będzie można znowu się zalogować i znowu oddać głosu. Czyli jak oddamy jeden głos, to już później nie będziemy mogli go uzupełnić o kolejny. A do kiedy możemy głosować? Głosujemy od dzisiaj, od poniedziałku, od godziny 10 do kolejnego poniedziałku, czyli do 27 lutego, też do godziny 10. A kiedy będziemy wiedzieli, które wnioski uzyskały największą aprobatę mieszkańców Jeleniej Góry? Postaramy się Państwu zaraz na początku marca, czyli jak kończymy 27 lutego głosowanie, musimy mieć czas, żeby te głosy wszystkie zliczyć, podsumować, zobaczyć, jak to się ładnie wszystko nam poukładało. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i od razu, jak tylko będziemy mogli oficjalne takie informacje Państwu podać, więc zaraz, myślę 2-3 dni taka informacja oficjalnie zostanie opublikowana. I co też bardzo ważne jest, zachęcamy Państwa do licznego udziału w głosowaniu, dlatego że pod realizację będą mogły przejść zadania, które uzyskały minimum 150 głosów. A to jest ważne, bo wiadomo, musi się zmieścić w puli środków przeznaczonych na dany region, to zadanie, ale też musi uzyskać co najmniej 150 głosów. A co później? Do kiedy te zadania będą realizowane? Następnie te zadania zostaną wpisane już do budżetu miasta i będą podlegały realizacji i realizacja musi zostać zakończona w tym roku, czyli w 2017. To jest warunek, że to realizacja tego zadania musi się skończyć w tym roku. Proszę Państwa, więcej informacji na temat Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Warto wziąć udział w tym projekcie, ponieważ to Państwo decydują, które inicjatywy zostaną zrealizowane z budżetu, ze środków miejskiego budżetu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.